Panie Przewodniczący, czcigodni kapłani, przedstawiciele organizacji sportowych, dyrektorzy, uczniowie. Proszę Państwa, z całego serca jeszcze raz bym chciał przywitać Państwa i podziękować Państwu za to, że wzięliście tak udział w kolejnej ważnej imprezie dla Pasłęka. Mamy to szczęście, że proszę Państwa ten rok obfituje różnego rodzaju zakończenie inwestycji. To jest już druga inwestycja typu Orli, która zostaje oddana przez samorząd pasłęcki, a po sąsiedzku zaraz tutaj na ulicy 3 Maja jest kolejna inwestycja, której samorząd miasta nie podjąłby się, gdyby nie kolejny program, rządowy program, tak zwany Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, zwany Schetynówką. Proszę Państwa, samorząd Pasłęka nie byłby w stanie podjąć się tych inwestycji i prawdopodobnie trzeba by było czekać kolejne długie lata, żeby ta piękna szkoła otrzymała tak piękny obiekt sportowy. Proszę Państwa, chciałbym tutaj w szczególny sposób podziękować wszystkim tym, którzy się do tego i przyczynili. Chciałbym podziękować władzom rządowym, władzom Polski za to, że te dwa programy, mam na myśli program Boisko Orlik 2012 i Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, przybliżają to, co się dzieje w centrum Polski, to, co się dzieje na szczeblach rządowych, przybliżają te działania dla ludzi. Odczuwamy na miejscu, że to są programy rządowe, programy trafne, programy dobre, programy bezpośrednio, z których mogą korzystać mieszkańcy, w tym wypadku państwa. A powiem Państwu, że w tej chwili jest oddane w Polsce około ponad 1300 orlików. Także ileż to jest radości, ile jest to szkół, ileż to dzieci może uczestniczyć w zajęciach sportowych, takich z prawdziwego zdarzenia. Chciałbym zwrócić szczególne słowa i podziękowania na ręce pana marszałka. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, z tego co mi wiadomo, oddał kolejny ponad setny już orlik, tak, panie marszałku, setny orlik, a w województwie mamy 116 gmin, to znaczy, że statystycznie powinna w zasadzie każda gmina mieć orlika, ale my mamy to szczęście, że mamy aż 3 orliki. 3 razy wylądował ten potrzebny sportowy ptak. Pierwszy orlik Pasłęko oddał samorząd i powiatowy przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Potem gimnazjum numer 2 i w tej chwili Zespół Szkół Powszechnych przy ulicy 3 Maja. A jeszcze przedtem wylądował w Pasłęku największy orlik, bo typu orzeł. Także w tej chwili można powiedzieć, nasze miasto, mieszkańcy naszego miasta, nasza wspólnota, proszę Państwa, pod względem właśnie wyposażenia też technicznego, mam na myśli tutaj boiska i place sportowe, jest coraz lepiej. Na przyszły rok zwróciliśmy się do pana marszałka z prośbą, żeby ujął nas w kolejne inwestycje typu Orlik 2012 dla szkoły i podstawowej numer 2 w Pasłęku. I decyzja ze strony pana marszałka już jest, także w przyszłym roku będziemy prowadzili jej kolejną inwestycję. Mamy już też plany na 2012 rok, bo jeszcze będzie można inwestować w tego typu przedsięwzięcia i chciałbym tutaj, jeśli oczywiście los mi pozwoli, to mamy takie marzenia wspólne, żeby Orlik był także w Zielonce Pasłęckiej przy tamtejszej szkole. Szanowni Państwo, także pozwólcie Państwo, że w imieniu swojej skromnej osoby i Rady Miejskiej, tutaj trzeba też ze szczególną siłą podkreślić, że Rada Miejska, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o taką zaangażowanie, to trzeba przyznać, że Rada Miejska jest na to otwarta i dlatego w samorządzie miejskim, w Radzie Miejskiej nie ma konfliktów, bo wiemy, że to jest dobre i to służy społeczeństwu. Także z całego serca, proszę Państwa, pozwolę jeszcze raz sobie na ręce pana marszałka Jacka Protasa i nas tu wszystkich zgromadzonych mieszkańców miasta i gminy Pasłęk podziękować za to, że samorząd województwa naprawdę o nas dba i my to odczuwamy i nagrodźmy pana marszałka gromkimi brawami, bo jest zimno, rozgrzejmy go.
Także dziękujemy jeszcze raz panu marszałku. Proszę państwa, do tej inwestycji też dokłada się minister sportu 1/3, czyli 333 tysiące, pan marszałek 333 i pozostałe gmina. Ta inwestycja, ten orlik jest troszeczkę inny od tych, które są w Pasłęku, dlatego że jeszcze wybudowaliśmy ponadto z panem Markiem Sarnowskim, dyrektorem tej szkoły, bieżnię, która nie mieści się w programie Orlik, ale nam się tu bardzo ładnie zmieściła, wkomponowała się. Ta inwestycja kosztuje 200 tysięcy złotych. Przepraszam, 400? Przez dwa. Także inwestycja kosztuje 430 tysięcy złotych. Jest w 50% ukończona i w przyszłym roku będzie oddana do użytku. Także szanowni państwo, jeszcze raz z całego serca na ręce pana ministra sportu, na ręce pana marszałka, zarządu województwa i samorządu województwa serdeczne słowa i podziękowania za współpracę. Jestem przekonany, że ta współpraca, jeśli oczywiście los nam wszystkim pozwoli, będzie kontynuowana. W imieniu uczniów Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku pragniemy wyrazić wdzięczność i podziękować panom Jackowi Protasowi, marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego oraz panowi Janowi Harhajowi, przewodniczącemu Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wsparcie finansowe przy budowie nowych obiektów sportowych, kompleksu boisk Orlik i bieżni. Cieszymy się z tych darów, ponieważ pozwoli to nam na rozwijanie w większym stopniu naszych zainteresowań, urozmaicenie zajęć sportowych oraz spędzanie wolnego czasu nie tylko przed komputerem, ale również na tych pięknych, kolorowych obiektach. Jeszcze raz dziękujemy. Proszę państwa, za chwilę nastąpi poświęcenie tych obiektów. Zapraszam księdza proboszcza Romana, księdza Andrzeja, księdza Mariusza do wspólnego poświęcenia wszystkich boisk, żeby tutaj nam się ćwiczyło, rozwijało fizycznie, bezpiecznie i zdrowo. Słuchajcie, może macie jakieś składniki do wody, bo zamarzło. Przydałyby się. Ciepłe słowo. Ciepłe słowo. Ksiądz Andrzej powie ciepłe słowo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Bóg źródło i początek wszechrzeczy, od którego pochodzą wszelkie dobra, poświęcił to boisko, skoro tylko ta woda nie zamarzła. Pana burmistrza Wiesława Śniedzikowskiego, pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Stanisława Paździora, pana starostę Macieja Romanowskiego, pana przewodniczącego Komisji Oświatowej Rady Miejskiej, pana Mariana Matuszczaka, nestora pasłęckiego sportu, pana Bogdana Korzeniowskiego, prezesa uczniowskiego klubu sportowego, pana Piotra Zienkiewicza, projektanta, pana Piotra Koreblowskiego, przedstawiciela najmłodszego pokolenia dzieci, które uczą się w tej szkole, czyli przedstawiciela uczniów klasy pierwszej, będzie to Aniela Pietrzykowska,
Nożyczki trzeba na dziecku. Zapraszam do symbolicznego przecięcia wstęgi. Już przecięłam. Szanowni Państwo, to teraz mogę wręczyć jeszcze skromny upominek. Jak już boisko otwarte, to wrzucić piłki. Niech Wam służy jak najlepiej. Bardzo proszę. Jest mi niezmiernie miło pozdrowić Was wszystkich w imieniu władz powiatu elbląskiego, złożyć najlepsze gratulacje samorządowi pasłęckiemu na czele z Panem Przewodniczącym Rady Stanisławem Paździorem. Kłaniam się wszystkim radnym. To rzeczywiście Waszą mądrością tutaj burmistrz jest tak mocny, tak pięknie mówił o tych programach rządowych. My kilka lat już pracujemy z kolegą Wieśkiem w samorządach i takich programów, Panie Marszałku, jeszcze nie było. Orlik, jak przebudowa dróg lokalnych. Mało z tego, że otrzymujemy środki z zewnątrz, to nawzajem te dwa samorządy się również w pewnych programach wspierają. Kłaniam się nisko. Chciałbym wręczyć list gratulacyjny panu burmistrzowi. Tam nie możemy się doliczyć tych inwestycji. Rzeczywiście w Pasłęku inwestycja goni inwestycje. Orlik goni Orlika. Dlatego w tym liście piszemy kolejnej inwestycji. Gratulujemy Wam wszystkim kolejnej inwestycji. Mam nadzieję, że nastąpią dalsze. Inwestycja w młodzież, w sport jest to najlepsza inwestycja. Bardzo wysoko ją cenimy i jako władze powiatowe takie inwestycje również widzicie w Pasłęku realizujemy. Ten kierunek będzie kontynuowany. Mam nadzieję, że po roku 2012 inne szkoły, inne gminy również czekają. Pasłęk będzie bardzo dobrym przykładem. Panie burmistrzu Wiesławie, Pan nie zawiódł i nie zawiedzie. Wszystkiego dobrego. Thank you.